Dzisiaj w godzinach porannych dostaliśmy informację o tym, że na ulicy Sienkiewicza w wyniku prowadzenia prac ziemnych doszło do uszkodzenia przewodu gazowego. Gaz wydostawał się do atmosfery. Na miejsce dysponowano trzy zastępy straży pożarnej. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz ewakuacji ludzi, którzy mieszkali przy tej ulicy. Ewakuowaliśmy z 25 budynków 63 osoby, w tym 16 dzieci z pobliskiego przedszkola oraz 4 opiekunki tych dzieci. Na tą chwilę sytuacja jest opanowana, awaria usunięta, na miejscu pracowało pogotowie energetyczne i ludzie wracają do domów.